Panie ministrze, jak pan mógł przedstawić nam, jakie stoją przed panem nowe wyzwania i zadania na nowym stanowisku? Tych zadań jest bardzo wiele. Musiałbym długo mówić, ale tak naprawdę chcemy w Polsce stworzyć jednolitą, dobrze skonstruowaną strukturę inspekcyjną dotyczącą bezpieczeństwa żywności. W tej chwili mamy przynajmniej 5 instytucji zajmujących się bezpieczeństwem żywności. Jest cała masa rozproszonych laboratoriów, jest cała masa także obszarów, które nie są zagospodarowane, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo żywności. I ja mam się zająć kompilacją wszystkich tych instytucji, które w tej chwili funkcjonują na rynku oraz ewentualnym dobudowaniem takiej części inspekcji, która jest niezagospodarowana. To jest potężne zadanie. Będzie to budowa czegoś podobnego do amerykańskiego FDA, być może bez części D, czyli leków. Ma to bardzo istotne znaczenie. Jesteśmy producentami fantastycznej, dobrej, jakościowo bezpiecznej żywności, ale musimy to też umieć pokazać. W momencie, kiedy ktoś ma jakieś wątpliwości, to pokazujemy, że badamy to w certyfikowanych laboratoriach, że wiemy, co się znajduje na rynku, że jest odpowiednia ilość kontroli. Teraz jest tak, że producent jest kontrolowany przez kilka instytucji. Czasami jest tak, że on właściwie zajmuje się wyłącznie przekazywaniem informacji do kontroli zamiast swoją normalną pracą. Jeżeli będziemy mieli jedną instytucję, to oczywiście tych kontroli będzie dla niego mniej, ale zarazem będą bardziej kompleksowe i będzie można zająć się tym, co jest naprawdę istotne, czyli produkcją zdrowej żywności, patrząc się cały czas na proces utrzymania wysokiej jakości. To duże zadanie. Od kilkunastu lat próbowano inspekcje organizować właśnie w taki sposób. Zawsze były jakieś partykularyzmy, zawsze któraś z nich była bardziej istotna. No w tej chwili musimy dojść do sytuacji, w której rzeczywiście mamy jedną skonsolidowaną inspekcję zarządzaną w sposób raczej pionowy, mimo zespolonej administracji. To oczywiście będzie istotny wpływ wojewody, ale no musi być ktoś, kto przede wszystkim merytorycznie nad tym panuje. Kolejna istotna sprawa to jest obecność na polskim rynku bardzo wielkiej ilości laboratoriów. One są rozproszone, one często robią rzeczy, które może zrobić ktoś inny, no i trzeba po prostu doprowadzić to do racjonalności. Przy czym, tak jak chcę dość jednoznacznie powiedzieć, to nie jest tak, że chcemy szykować zwolnienia, że chcemy ograniczać tą inspekcję, wręcz odwrotnie. Raczej wszyscy ci, którzy pracują w tej chwili w niej, będą mieli swoją rolę, ale będzie to rola prawdopodobnie bardziej merytoryczna, bardziej kontrolna, która da nam poczucie, że rzeczywiście to, co kupujemy w sklepach albo to, co eksportujemy, ma wysoką jakość. To jest bardzo ważne dla całej polskiej gospodarki, dla całego eksportu i także dla takiego znakomitego ulokowania polskich produktów w europejskiej i światowej przestrzeni jako produktów najlepszych, najlepszej jakości, najlepiej kontrolowanych. Czy już wiadomo, jak będzie wyglądała współpraca z innymi instytucjami, na przykład z inspektoratem sanitarnym? Znaczy, ja jestem głęboko przekonany, że to będzie bardzo merytoryczna i konstruktywna współpraca. Oczywiście no, należy dojść tutaj do pewnego konsensusu. Każdy ma swój punkt widzenia, ale tak się składa, że właśnie szefem tej struktury, pełnomocnikiem rządu został lekarz, który do tej pory zajmował się oczywiście szeroko rozumianym zdrowiem publicznym, ale nie był przedstawicielem żadnych z tych instytucji, które zostaną łączone. To ja myślę wyłagodzi w pewien sposób obyczaje, a poza tym no, będzie dla mnie to gigantyczna próba moich umiejętności uzyskiwania kompromisu. Także proszę trzymać za mnie kciuki, a właściwie za nas wszystkich, bo powinniśmy być przekonani o tym, że mamy najlepszą żywność i że żyjemy w kraju, który potrafi zaimponować wszystkim jakością swoich produktów.